pracą zespół El Camino pod dyrekcją kompozytora Mariusza Kozickiego. W koncercie specjalnym udział ma znakomity aktor, pan Adam Polonowicz, który gorąco witam, który będzie recytował w trakcie koncertu w chrześcijaństwa. Mamy wiele przykładów, do jakich granic trzeba bronić prawdy. Po prostu do końca. Jezus Chrystus za głoszenie swojej Bożej prawdy oddał swe życie. Podobnie apostołowi. A przecież rola księdza jest taka, by głosić prawdę. I za prawdę cierpieć, jeżeli trzeba nawet za prawdę oddać życie. Obrazu Bożego w człowieku.
została nam ofiarowana przez Boga. Ofiarowana nie tylko nam, ale i naszym braciom. Stąd też obowiązek upominania się o nią dla tych, którzy są jej niewinnie pozbawiani. Zachowaj godność, bo jesteś aż człowiekiem. Jakikolwiek zawód byś wykonywał, bo zawód ma być dla człowieka, nie człowiek dla zawodu. Tak jak pełna prawda o człowieku wymaga tego, by człowiek nie był dla systemu, ale system dla człowieka. Człowiek nie był przedwcześnie wyniszczony. Nie jest rzeczą najważniejszą, aby człowiek w krótkim czasie zrobił wiele, ale by przez długi czas dobrze pracował, można człowieka poniżyć. Można odebrać mu godność również i przez pracę. Gdy uczyni się go tylko narzędziem produkcji, gdy nadmierne bodźce pobudzają do nadmiernego wysiłku z pogwałceniem ładu Bożego, a cywilizacja o profilu czysto materialistycznym czyni człowieka niewolnikiem swoich własnych wytworów i odziera go z jego prawdziwej wartości. Nie wolno nam zapominać prawdy, że dla zachowania wiary i godności można poświęcić nawet wolność, ale dla zachowania wolności nigdy nie wolno poświęcić wiary i godności dziecka Bożego.
wolność. Walka o wolność jest naszym obowiązkiem. Bo wolność jest nam nie tylko przez Boga dana, ale jest również zadana. Mówił Ojciec Święty podczas ostatniej pielgrzymki do naszego kraju. Wolność zadana, to znaczy trzeba ją ciągle na nowo zdobywać. Nigdy za nas tego nie zrobi. To musi czynić każdy z nas na miarę darów, jakie od Boga otrzymał, na miarę możliwości i warunków, w jakich może to czynić. Nie wolno nam stać za plecami innych i czekać, aż inni ją wywalczą. Bo jak wywiązaliśmy się z wolności nie tylko danej, ale i zadań, zdamy sprawę przed Bogiem. Nie możemy się dzielić na ludzi, którzy o wolność walczą i którzy na wywalczoną wolność z założonymi rękami oczekują. Nie możemy być społeczeństwem podzielonym. Bo im bardziej społeczeństwo jest podzielone, tym łatwiej nim rządzić, tym łatwiej jest kłócić i nim poniewierać.